W najbliższych tygodniach park znajdujący się w sąsiedztwie Domu Kultury i Kina Śnieżka zmienił swoje oblicze. Powstanie nowa altana, ścieżki oraz oświetlenie. Mamy w tej części miasta bardzo piękny teren zielony, bez odpowiedniej infrastruktury, albo z infrastrukturą po prostu już przestarzałą i cieszę się, że udało się doprowadzić do podpisania umowy na rewitalizację tego miejsca. W ramach tych prac zostaną wykonane nowe ścieżki, nowe oświetlenie, nowe latarnie, nowe kosze na śmieci i nowe ławki. Oprócz tego nastąpi powiększenie też liczby roślin znajdujących się na tym terenie. Dodatkowo zostanie wykonana nowa wiata w miejscu podestu, który teraz jest. Ten podest będzie zburzony, będzie wykonany nowy podest i piękna drewniana wiata, która będzie służyła mieszkańcom tej części miasta, ale też będzie służyła Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, który w tym parku organizuje kilka razy w roku różnego rodzaju imprezy i wtedy ta wiata będzie w bardzo prosty sposób mogła być przystosowana pod scenę. Przetarg na realizację robót wygrał Zakład Usług Miejskich. Na wykonanie zadania ma 2,5 miesiąca. Rewitalizację tego miejsca wykonuje Zakład Usług Miejskich, czyli nasza spółka miejska, która wygrała przetarg. Ja się bardzo cieszę, że ten przetarg wygrał ZUM, ponieważ po prostu pieniądze mieszkańców zostaną w mieście i spółka ma 2,5 miesiąca od przejęcia terenu budowy, który nastąpił w zeszłym tygodniu, na to, żeby te inwestycje zakończyć. Na modernizację Sokoła miasto zdobyło dofinansowanie ze środków rządowego programu odbudowy zabytków Polski Ład w kwocie ponad 147 tysięcy złotych. W sumie całe zadanie kosztować będzie niespełna 250 tysięcy złotych.